Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z Assassin's Creed Odyssey. Zostawcie oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek, jak jesteście nowi, żeby nie przegapić kolejnych filmów. I najpierw dzisiaj udamy się tam na górę, dlatego zejdziemy sobie z naszej płotki i udamy się do miejsca synchronizacji. No i tak jak mówiłem, nie, że będę zapominał totalnie o tym, że teraz wspinanie jest pod shiftem, nie? Dość często będziecie oglądali, jak robię obrocik podczas próby podejścia pod skałę. Zapraszam was też na streamy oczywiście, które są codziennie na tym kanale. Oraz na inne moje serie. Serio? Okej, wypłaśmy na górę. Że ktoś tutaj się postarał podczas stawiania tej rzeźby. Zeusa grobowładnego. Dobra. Okej. Synchronizacja. Pierwsza synchronizacja w tej grze. Zobaczmy, jak to wygląda w tym Assassin's Creedzie. W sumie zwyczajnie, nie? Synchronizacja zakończona, szybka podróż, szten, zracja, percepcja, ika, co? No niestety. Ale w końcu się nauczę. Dobra, gdzie ja mogę skoczyć? Nie chciałbym jej zabić, tam chyba, nie? A tu, dobra, jest krzaczek, okej. Okej. Mamy pierwszy skok wiary. Czy ja mogę robić tak, jak robiłem wcześniej skany? Nie mogę robić takich skanów, jak kiedyś robiłem. Mogę tylko tutaj sobie przez naszego ptaka coś ogarniać. O, okej. Tam też są jakieś dwa osobniki. Dobra, zobaczmy. Gdzie oni są? Teraz pójdziemy sobie z questem fabularnym oczywiście. Tam raczej nie podejdę tak łatwo. Co to w ogóle tam mamy? Jakieś wilki mi to wygląda. Mam nadzieję, że takie zwiedzanie nie wpłynie jakoś źle na naszą rozgrywkę. Dobra. Teraz tak, pod X-em było przyzywanie konia. No i jedźmy po prostu te 500 metrów. Mamy do najbliższego miejsca. Możemy też sobie jeszcze wziąć tutaj po drodze questa pobocznego. Witam. Mighty Kefalus, I entreat you, send us a champion. Someone worthy of your mighty spear. Help your priestess in her hour of need. Stoi za tobą. You called? Oh, Cassandra, you startled me. Why are you looking for a champion? I need someone worthy to win the Spear of Kefalus. I've been deciphering some of the sanctuary's stone carvings. They say the spear was hidden in the caves beneath Kefalonia when the temple was built. You could get it for me, couldn't you? I can give you a reward. If the spear is in the caves, I'll find it. Well, maybe you were sent by Kefalus. Czym jest to włócznia? Kefalus had a spear? Cassandra, surely you've heard this story since you were a child. I didn't have much time for stories. Well, perhaps you didn't. But you know Kefalus founded Kefalonia and started the line of Odysseus. His spear was a gift from the gods. It was said never to miss its target. He must have hidden it in the caves after killing his wife with it. He threw a spear that wouldn't miss at his wife? He was hunting and heard her in the bushes. He thought she was a deer. It's a sad story. Sounds dangerous. Well, only if you throw it at someone. Okej, do czego ci to włócznia? Not thinking of becoming a soldier, are you? Of course not.
But think how many people will come to the shrine if we have the Spear of Kefalus. With their donations, I could do so many things. Repair the sanctuary, feed the hungry families in Sami. I jak mamy ją znaleźć? Apparently, it's hidden deep in the caves beneath Kefalonia. There's an entrance north of here. Maybe you can try that way first. That's not much to go on. You have so little faith in the gods. If Kefalus means for us to have the spear, you will find it. Okay. I'll see what I can find. Oh, thank you. I'll prepare a spot in the sanctuary. Dobra, będę starał się ogólnie iść zawsze po kolei tymi zadankami, w sensie... Znaczy tymi zdaniami. Czyli od góry do dołu. Co tu mamy w ogóle? Aha, dobra, pod spacjem jest unik przecież. Pod spacjem jest przecież unik teraz, a nie pod altem. Ja się tak zastanawiam, czemu on mi tak łatwo porobił, nie? Zapominam o tym. Totalnie o tym zapominam, że jest tutaj trochę pozmieniane sterowanie, że pod... Nie, to jest bez sensu trochę to sterowanie, ale muszę się do niego przyzwyczaić. Dobra. Sorry, nie chciałem. Jeszcze raz tego gościa porobimy po prostu. No, chciałem go ograbić. Nie ma czegoś takiego? Dobra, a o co chodzi z tym? Aha, robot. Tablica informacyjna, robota dla najemnika, wyspa Kefalonii, zlecony poziom. Kassandra już wie, że żadna praca nie hańbi, choćby najdrobniejsza ilość zbrojmistrz... Ilos. Zbrojmistrz z Kefalonii potrzebował wilczych futer na zlecenie dla wojska i wiedział, że Kassandra bez trudu je dla niego zdobędzie. Akceptuj. Okej. Okay. Świat i postacie zlecenia. No dobra. Wow. Się trochę wystraszyłem, okej. Okay. C było przyzwanie konika. Czy X było przyzwanie. Jest, okej. Okay. No dobra, jedźmy do tamtego miejsca. Zaznaczmy sobie to na mapie w jakiś sposób. Tak, tutaj. O, no to sobie zaznaczyłem. Myślałem, że jakoś na mapie... A, tu nie ma minimapy, Boże. Czego ja oczekuję? Podobno szybki miał być ten koń, a jak na razie jedzie bardzo wolno. A, okej, okay, byliśmy w jakimś mieście po prostu. Rozumiem. Mam nadzieję, że tędy jakoś dojadę. Okej. Okay. Jak podkradnę, no to znaczy, że na cicho. Tylko gdzie tu jest kucanie? Pod C, ja pierdziel. Muszę zmienić to sterowanie, bo to jest po prostu... Let me go! Shut it! Or I'll tighten those ropes! She'll make good ransom drachmi for the Cyclops. No one's gonna buy me from you. They're all poor. Keep quiet, Phoebe. Wykrycie. Jeśli wrogowie wykryją cię na obszarze zastrzeżonym, rozpoczną poszukiwania. Przykucnij C, aby mniej rzucać się w oczy i chowaj się w zaroślach. C, przykucnięcie. Skrytobójstwo. Likwiduj niepodejrzewających niczego wrogów, naciskając F. Jeśli jednak twoje obrażenia asasyna będą za niskie, by zabić cel, zaatakuj go z ukrycia i wywołasz konflikt. The rest of those malakias get away. Okej. Dobra, mam wszystkich chyba oznaczonych. Jeszcze sobie zrobię tutaj skalnik szybki.
twój stary. Okej. Ten mnie nie powinien zobaczyć, jak będę tu przychodził. Dokładnie. A jak ja lubię takie gry, kurde Boże, jak ja lubię takie skradanki, nie? To jest najlepszy rodzaj gier, jaki istnieje. Tak, wiem, spoko już. Tylko przeszukam skrzyneczkę, dobra? Are you all right? It wasn't so bad. Last time they put a cloth in my mouth, so I'd stop biting. Tak, dobrze, że szmatę. Be careful. You're alone now since... Since my parents died? I'm okay. I've got you and you've got me and Marcos. We're your family, right? You'll have to be stronger than that. Tuck it in! Let him have it! Got you. Again, up. Yes, Pater. A Spartan rises as soon as they have fallen. Ready your staff. Widen your stance. A soldier grounds themselves. Hmm? Good. Good. Approach me. That's enough, Nikolaus. The sun's going down. Time to eat, don't you think? What are we eating tonight? Tonight we are having baby Alexios. And what a feast he will be. No, not him. Take me instead. I'm tasty. Yes, yes. You're all sweet as honey. Now, come inside. The lamb's turning black. Here. Lay him in his bed. Yes, Pater. Cassandra. You are my greatest pride. Remember that. You will bring this family to glory. Go. Okay. Right. You worry too much. You don't worry enough. We'll be all right if we watch out for each other. Which reminds me, the thug said you should watch your back. What they say? They said the Cyclops put a big bounty on you. Talos the Stonefist wants you dead. Talos the mercenary? Am I ever not in trouble? Better get him before he gets you. I hear he's really mean. I'll find my way back to town. Here! Talos the Stonefist. That's just what I need today. Another broken nose. I'm going to have to take care of that. Jesteś celem, łowcy nagród, tacy jak Talos to wrogo nastawieni najemnicy, którzy będą na ciebie polować, póki za twoją głowę wyznaczona jest nagroda. Takie zlecenia zwykle można spłacić, ale Cyklop nie przyjmuje pieniędzy. To jest 0 czy O? Bo O. Okej. Najemnicy. W menu najemników możesz przeglądać swoją pozycję, nagrody za każdy stopień, a także status silne i słabe strony wszystkich zwolnionych najemników oraz łowców głów. Ponieważ Talos ma wyższy poziom, lepiej unikaj go, póki nie rozwiniesz swojej postaci na tyle, by się z nim zmierzyć. Okej. Zadanka.
Dobra, tu jest Odyseja. Z dodatku, świat i postacie, zlecenie. Okej, okay, a zobaczmy co to jest. Ekwipunek też coś mamy. Miecz bandyty, topór z kolcami. Użyj, remontuj. Okej. Okay. Coś jeszcze? Wierzchowiec. Phobos. Okej. Okay. W skrócie mówiąc, łódka. Tu coś mamy. No dobra. Tutaj mamy jeszcze jakiegoś questa, ale chciałbym wziąć jednak to. To jest główny, tak? Odyseja to jest główne zadanie z świat i postacie. Dobra, jakoś to ogarniemy na spokojnie. Aha, nie mogę wezwać Phobosa. Na obszarze zastrzeżonym. A w ogóle można go gdzieś zobaczyć tutaj na mapie tego gościa? Okej, okay, zobaczmy, czy on mnie teraz prowadzi do tego miejsca, do którego bym chciał. To jest dość ciekawe i przydatne. Odbierz pieniądze od kupca w Sami. Zniszcz towary Duriosa, aby zachęcić go do spłaty długu. Zabij Duriosa to zawsze jakaś opcja. No to nieźle. No, okej. Okay. Good to see you. Hello, Luis. Business looks good. Tell Marcos to come down here himself, if he wants his money. Huh? Ah, but I'm here now. Look, I was a little late paying. Now Marcos says I owe him double because of interest. I don't have it to spare. Double? That's robbery. That's what I told Marcos. You know him, he's extreme. If you pay him, this will all be over with. You told Marcos I've paid enough already. I won't bow to a mercenary or to someone foolish enough to borrow money from the Cyclops. From the Cyclops? That's how he bought his vineyard? Look, I know you'd be dead without Marcos. What with him taking you off the street as a kid. But you know what he's doing is crazy. Malaka. Still, that doesn't change the drachmi you owe. Face it, once the Cyclops gets hold of you, you'll both be dead. I told you, I've paid Marcos enough. Hey, stop! That's my stuff! All right, I'll beg you, just stop. Fine, the money's yours. Just leave. Pleasure doing business with you, Luis. Keep my name off your lips. I don't want the Cyclops coming after me for the debt you can't pay. Okej. Okay. Mamy to. Muszę uważać na te... Gdzie jest mój koń? A on jest tu? Czy to nie tu? Running out of time until the Cyclops comes for you, Malaka. He wants his money. Could I have an extension?
When he sails back to Kefalonia, he'll come and break you as soon as he docks, if you don't get it. Now, let's be civil. You can't hide behind your glories, Mistios forever, Marcos. He'll kill you, the mercenary, and that little runt girl that hangs around. Of course, not a problem. I'll get the drachmi. Good, or I'll come and watch the Cyclops feed you to his goats. Ah, Cassandra, I can tell from the smile on your face, Duris has paid you your drachmi. Who's smiling? I just heard where you got the drachmi for the vineyard. Are you out of your fucking mind? We can get the money back, can't we? I'm sure it's possible. We have no other choice now. We need a plan. That's what I do best! This'll take more than the usual tricks up your sleeve. I long for the old days. Remember them? They were simple. You had nothing, young and alone, and I had everything. And I gave you the world, Kefalonia, in the palm of your hand. Cassandra! Alexios! Don't see fishes like you every day, eh? Oh! Ha! You hungry? How about we make a deal? I do something for you. You do a few things for me. Everybody wins. Best offer you're gonna get. Think about it. Wait! Kefalonia. Some gift. You were nothing without Marcos. And look how far we've come. From an orphan on the streets to a Mistios with a hovel. And now the Cyclops will take everything away. I can't protect you from him forever. He'll kill me too. Oh, don't be scared of him. And look at you. How could I go up against him? With what weapons? A rusty spear? A broken bow? There you are. Skulking around the temple won't save you from me, Marcos. Drusilla! I was just talking about you. You were? I need that wood, Marcos. These new bows will be the talk of the island. I can't make anything with those bandit malakes stopping the wood shipments. Of course you can't. Why, I was just filling my friend Cassandra in on the details. She already has a plan to deal with these bandits. You know me. Always prepared. What did I tell you? She will leave no stone unturned. I don't care who does it, but someone better got those bandits. Today. A wonderful idea. I, for one, need to rush home. Cassandra, I've cooked up a plan for our Cyclops dilemma. See me when you have time. If you want your wood, you'll have to fix my broken bow first. I usually only pay when the deed is done, but shit's moving at a snail's pace. Follow me. These bows will make me rich as Chrysos. They're that good, are they? War's brewing. The Athenians need good bows if they want to hold off the Spartans. Everybody benefits, I guess.
Who are you? Marcos? You should be tired of this small-time shit. You'd make a fortune in this war. Plus, I hear you're a secret Spartan. That was a long time ago. I'm a Kefalonian. Hand it over. There you go, good as new. That bow is as strong as Heracles himself. Give it a try. Shoot your arrow at those dummies. Bez problemu. Level up, okej. Okej, zdobywanie nowych poziomów, zdobywanie PT podnosi poziom twojej postaci i zapewnia jej punkty, które można wydać na poznanie kolejnych zdolności. Nowe zdolności są stopniowo odblokowywane i można je też rozwijać. Okej, i od którego my tu idziemy? Od góry? O, od dołu idziemy, dobra. Szósty zmysł. Przytrzymaj, aby automatycznie wycelować, gdy wrogowie cię zauważą. Czas zwolnia na maksymalnie 5 sekund. Wycelowane strzały namierzają tors przeciwnika i zadają 150 punktów obrażeń łowcy. Przypisz tę zdolność, aby jej używać. Wypuść równocześnie 3 sztuki strzał. Każda z nich zadaje 100% obrażeń łowcy. Przypisz tę zdolność, aby jej używać. Przybliż, aby wypuścić strzałę, która zadaje 430% punktów obrażeń łowcy i leci o 25% szybciej. Trzymaj lewy, aby przejąć kontrolę nad strzałą w powietrzu zamiast ją ładować. Zaszarżuj na przeciwników, przywracając ich i zadając 250% obrażeń wojownika. Legendarny kopniak, który odrzuca cel i zadaje mu 160% obrażeń wojownika. Cel nie zostaje zabity i można go potem zwerbować. Trzymaj shift plus lewy, aby naładować. Puść shift plus lewy, aby po naładowaniu. Koncentruj swą wewnętrzną siłę i wyprowadź potężny atak zależny od typu broni, który odrzuca wrogów lub przełamuje ich gardę. Przepraszam, to przecież ja tak robię ataki zwykłe. Naciśnij F, aby wykonać skrytobójstwo. Naciśnij E, aby powalić. Obrażenia podczas skrytobójstwa i obrażenia ogłuszające zostają zwiększone o 20% automatycznie o grabienie przeciwnika po skrytobójstwie. Przypisz tę zdolność, aby jej używać. Broń biała i zwykłe strzały zadają obrażenia od trucizny, które otrzymuje się przez 15 sekund. Wrogowie zostają otruci, gdy ich wskaźnik trucizny się napełni. Zatrucie wywołuje systematyczne obrażenia i zmniejsza wartość pancerza oraz obrażenia zadawanych przez zatrutego wojownika. Wroga. Trzymaj V, aby odkryć sekrety. Przywołuje wzrok Ateny i odkrywa wszystkie sekrety, w tym skrzynie i tajne przejścia w promieniu 15 metrów. Wszyscy znajdujący się w pobliżu wrogowie pozostają oznaczeni. Chciałem tego nie brać, szczerze. Znaczy, miałem nadzieję, że ta zdolność będzie odkryta. No ale widzę, że niestety muszę ją sam sobie jakby dodać, więc weźmy to. A i mogę ją wziąć i powiększyć do 20 ten, okej. Okej. To na pewno jeszcze też weźmiemy ze skrytobójstwem, a co dalej to zobaczymy oczywiście. Fair is fair. Are you going to get my wood? Those fucking bandits need a thrashing. Fair is fair. I'll fix your wood problem. Finally! Marcos sure is lucky he's got you as his scapegoat. Dobra, ludki. Ten dialog dokończymy już sobie w następnym odcinku. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, że zostawić oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek, jak jesteście nowi, by nie przegapić kolejnych filmów, i zapraszam was też na kolejny odcinek oraz streamy i do linków w opisie. Trzymajcie się, cześć!